Już w najbliższą niedzielę na Krzemionkach i w okolicznych lasach amatorzy biegów na długich dystansach będą mogli spróbować swoich sił w czwartym ostrowieckim półmaratonie leśnym. Organizatorzy zapewniają, że trasa na dystansie 21 km i 97 metrów będzie wymagająca, ale nie zabraknie jej walorów estetycznych. Trasa jest leśna, czyli posiada różne atrakcje typu błoto, typu takie podbiegi, tak zwane hopki. Wśród biegaczy sławne u nas na leśnym półmaratonie, ponieważ na Gutwinie znaleźliśmy takie hopki, to i na Krzemionkach znaleźliśmy również. No, oprócz tego będzie bardzo widowiskowa, ponieważ przebiega przez kamieniołom i zapewni to biegaczom naprawdę bardzo fajne, estetyczne wrażenia. Ci, którzy nie są jeszcze gotowi, aby przebiec tak długi dystans, a mimo tego chcą aktywnie spędzić niedzielę, będą mogli wziąć udział w biegu na trasie leśnej siódemki. Bieg bardziej dla wszystkich, który wbrew pozorom jest również dość wymagający. Leśna siódemka, trasa leśnej siódemki jest jednocześnie nie trasą marszu Nordic Walking. Ostrowiecki półmaraton leśny cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy. We wcześniejszych edycjach nie brakowało osób z Warszawy, Poznania, Wrocławia i innych części Polski. Z edycji na edycję frekwencja się utrzymuje, powiedzmy w granicach 200 osób. Czasami mamy troszkę więcej, czasami mniej. Ja jestem bardzo zadowolona z tego faktu, ponieważ jest to taki dosyć elitarny bieg, który zamknięty, także fajnie ma już dosyć fajną sławę wśród biegaczy, nie tylko w Ostrowcu, ale i w okolicach. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 8. Półmaraton rozpocznie się o godzinie 10, a pół godziny później uczestnicy staną na starcie leśnej siódemki. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Biegaczy Ostrobiec oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat na Krzemionkach.